Witam Sven Robs w kolejnym odcinku Drive Need for Speed Undercover. Tutaj mamy, nam sugerują ucieczkę, jednakże ja tym autem po prostu wymiękam już w ucieczkach, ponieważ mam czwarty poziom poszukiwań. No prawie że piąty. No masakra. Dlatego tutaj muszę zrezygnować z pościgów z policją i skupić się na wyścigach i ewentualnie nie wiem. No tu mamy jakiś sprint, nic ważnego tutaj nie mamy. No okej, okay, tu jest, czyli po prostu nabijamy teraz. Jedziemy. No tam nie, może... Może pojeździłbym trochę moim jeszcze starym Dodge Chargerem. I po prostu na nim sobie robię pościgi, bo tam sobie co patrzyłem mam. Drugi, trzeci poziom poszukiwań to już trochę lepiej. Albo po prostu pojeździł trochę tym niestuningowanym Lancerem Evo. Może nim coś też poogarniał, bo na pierwszym poziomie poszukiwania to tam wiadomo, bez jakichś ulepszeń w sumie szłoby się obejść. Więc, no, więc on byłby dobrym tutaj wyborem. No po prostu na tym czwartym, piątym poziomie poszukiwań, no to jest masakra i... No i ciężko, ciężko jest, przez co, no wiecie. No przez co... Kompletnie mi się tego nie opasować, ponieważ nie daje rady. A. Zrąbałem sprawę trochę. Mogłem jechać tamtym skrótem. Ale przynajmniej w ten wjechałem sobie lepiej. No ale jednak, z tamtego skrótu też mógłbym wjechać w ten i by mi się wszystko skumulowało i byłbym w ogóle szybciej. Ale no nie jestem już. Teraz tak. No zakręcaj, zakręcaj. Tutaj w ogóle zapomniałem, kurczę, na czym... Aha, zrobiliśmy te dwie kradzieże z policyjnym autem i tam w garażu G-Meka. Auto ukradliśmy. Okej. Okay. Ale teraz to ja w ogóle nie kojarzę, kto to jest ten G-Mek, bo tutaj niby mieliśmy chyba dla niego pracować. A tutaj kradniemy to auto. Nie mam pojęcia po prostu. Co to się w ogóle stało? Ale no nieważne. Czyli mało mnie. Nie no. Dziwna sprawa. Zobaczymy. Ale w sumie mało mnie to interesuje. To takie w sumie też niszowe sprawy. Co my od kogo kradniemy? I po co? Ładnie na czołowe poszło. Masakra. No dawaj, dawaj, dawaj. No i pięknie. Teraz tutaj. No. Fajne, fajne, szybki. W sumie nawet. Już 80%, ale mi 2 minuty minęły, ale jakoś tak. Minęło szybko. Więc dalej to kurczę, to tylko 300 pojedzie, nawet nie całe. Spodziewałem się więcej. Aczkolwiek nigdy nie miałem takiej drogi, żebym taką prędkość osiągnął, mi się wydaje. Dziwne, wydawało mi się, że więcej pojedzie. Po prostu tutaj Dodge Charger miał chyba 200, tam 86 nawet to. Ale no wolniej się rozpędzał, to jest pewne. No dobra. O. Fajnie. You're a hell of a wheel, man. Impressive. So, very important contract has just landed in my lap. And you may be the only driver who can handle it. The client wants 6 very specific cars. And the catch is, they want to ship them out in the next boat. So we've got 48 hours, or all bets are off. That's my gig. Shut up, Nickel. Rose here will fill you in on the details. Ciekawe rzecz, bo ten koleś, co tu zarządza tym wszystkim, on w ogóle nie wygląda jakoś kozacko. Jak dla mnie, to on by powinien być takim pomocnikiem, co najwyżej kogoś, takim pomagierem. No dobra. Don't attract any heat.
Grubsza akcja. Complete GMAX contracts now. Time is running out. If we don't get a lead on that shipment, the trail will go cold. A jednak to jest GMAX, no. No to ciśniemy. Grubsza sprawa. Sześć konkretnych aut, ale wydaje mi się, że no nie tylko ja... O kurcze, to jest bydle. Jedziemy! No czymś takim to ja mogę jeździć. Ja pierdzielaki, to ma rozpęd. Bajeranckie auto. Ja nie mogę, ja tego nie mogę opanować. Tak nim miota, że on się rozpędza do takiej prędkości, praktycznie wiecie, do mojej maksymalnej, on się rozpędza jak gdyby nigdy nic. I już ma 300. Cóż za demon. Cholera, masakra. Prędzej sam się poobijam, niż te debile mnie poobijają, to mnie tam ścigają niby z tyłu. Ja się kręcę. Jest po prostu demon z prędkości. Ja nie mogę, ja się tu boję jeździć, ja nie mogę. Ojej. Dobra. Ty mnie tu nie już jeździć. Troszkę się poobijam, ale to no, w tej robocie no to tak już jest. Że czasem się coś poobija, no. Jeszcze szczególnie jak wiozę takie coś. Żeby mi to po całej ulicy robię, jadę slalomem. Ale i tak jest w miarę wytrzymałe, dużo razy już tak wjechałem dość ostro. Ale tamci to mnie w ogóle nie ten. No, jeszcze eksplodowało coś, no nie, cholera, to są następne. Robi się coraz goręcej. He, minął mnie. Ojej, zakręcaj. No nie, i teraz ci mnie dogonią! All Tri-City units, please be advised. We're getting a lot of calls about a street race. Descriptions matching wanted parties. No to już w sumie po mnie. No jeszcze policji mi tu tylko brakuje. Ale nie, no spokojnie, dajesz korwecik, dajesz. Trzeba dojechać. Ja wam dam yellow Corvette. No i cholera, znowu sobie źle pojechałem. Sam się wyeliminował, debil. Dobra, zakręcaj. I wiejemy stąd. No nie, jadę pod prąd. A tutaj rozbicie mam już niezłe. Nie wiem jak daleko to jest w ogóle. A, dobra. Niedobrze. Zaraz będzie do kasacji. Jak się nie ogarnę. No ja nie mogę daleko jeszcze. Tutaj moje autko nie pociśnie długo przy mojej jeździe. Niech już to się kończy, bo przecież ja tu nie dojadę tym autem. Jest! A. No nie wiem, czy w takim dobrym stanie, no ale niech wam będzie. Czyli jednak kradniemy 6 aut. O kurcze. To jest coś po prostu kozackiego. Czyli kradniemy wszystkie 6, ja nie mogę. To teraz się będziemy ostro wozić.
Ho, ho, ho. To jest naprawdę kozackie. Jedziemy, teraz mamy czas. No tędy chyba, tutaj jeszcze chyba nie jeździłem. Mamy uszkodzenia, mamy czas. No super, gliny. To auto jest takie bardziej stabilne. Nie, szają mnie zaraz, bo... Skąd on się tam wziął? Dobra, nieważne, jedziemy. Jedźmy tam, no i po prostu może jakoś w trakcie ich zgubię, no bo co mam zrobić? No, to się ładnie, na takich prostych drogach ładnie się to rozpędza, stabilnie. Dobrze, że z drugiej strony mnie nie widział. No, ale tu ten już mnie zobaczy. Chyba, że zrobię tak. Pięknie. I wiejemy dalej. No nie, helikopter. Serio? No sorry, inaczej nie mogłem. Dobra. No i teraz będzie ciężko, bo tam ci tacy rozbijacze to gówno zrobią, a taka policja to już jest, kurczę, grubsza sprawa. Też mam 5 poziom poszukiwania, chyba dobija 6. O ile może być. Dobra. Zmieściłem się. Gdzie mi to skręcasz? Ajajaj. Nie no, ale grubsza akcja. Mam 6 aut ukraść w ciągu 2 dni. No, masakra. Aż tak bardzo źle pojechałem? Muszę zawrócić? Nie da rady jakoś prosto objechać? Pewnie, że da. Jedziemy prosto i tutaj zaraz skręcimy w lewo. No, pewnie, że tak będzie szybciej i w ogóle lepiej. O, i mnie będą uczyć, gdzie ja mam jeździć. Dobra. Dobrze, że robią takie luki zarąbiste w tych blokadach. A, to mam skręcić, tak? Pięknie. Wszystko fajnie, tylko daje mi policja goni. Tylko chyba się tym nie przejmuję, bo nie przyjmę zgub policji, tylko dalej mam drogę do tego miejsca. Tak jakby, wiecie, policja nam... A jednak jest zgub policji, cholera. To będzie najtrudniejsze. Gdzie tu jest ta pułapka? Dobrze. Nara, frajerzy. I do kryjówki. To poszło mi o wiele lepiej. Ja ładnie kasę dostaję za te kradzieże. To mi pasuje. I następne. Szybkość światła. Huhu. Uhuhu! Bugatti Veyron! Good, you got the wheels. Get over here, pronto. You got a custom nitrous rig with some real juice. Ja nie mogę, to jeszcze ma nitro. Chora, ciężko się tak tym jeździ, skręca i w ogóle. Myślałem, że jak Bugatti Veyron to będzie coś naprawdę mocnego, a to ja pierdzielę, jaki to jest kloc. To jest kloc, jakich mało po prostu. Tym się jeździć nie da. Korwetta przynajmniej swoją niską skrętność zapewniała tym, że miała normalnie przyspieszenie jak szatan demona. A to nie dość, że jest klocowate, jeździ jakoś nie za szybko. Nie, no dobra, coś się tu rozpędza, ale... Ale to nic konkretnego.
w sumie. Nie, dziwna sprawa. Dobra. Jedziemy za tym i tak samo jak poprzednio. Tutaj mam skręcić. Ej. No nie mam rozbić samochodu, to fajnie. Bugatti to jest taki klot, że się nie może zniszczyć. Dobra, dawaj nitrem. Zobaczymy, ile da się tu pojechać. Ładnie się to rozpędza. Na takich prostych drogach to daje radę, ostro. Aż normalnie się mi ścina. Przy takich prędkościach. Dobra, powtarzamy prędkości. 350, 360. O, 370 było, ale to chyba z nitrem. Bez nitra by tyle nie pojechał. Dobra. Oj, co mi tak nagle drogę skrócili? Pozostaje mi 3 minuty. Nie, po takiej autostradzie fajnie się tym jedzie, ale tak to. A, fuck. Zobaczmy. Ciężko. Muszę zawrócić chyba. Gdzie to jest to do rozwalenia? Spokojnie, nie jest ich za mało, żeby mnie tak mogli przykryć. Dziwna rzecz. Niby jest ta pułapka, jest dużo takich pułapek, co kompletnie nie wiem, jakbym miał w nie wjechać. Masakra. Ajajaj, chciałem się przebić, ale jednak był silniejszy. Nie, ja się tak nie dam. Łatwo zrobić. Dawaj. Co, pomogło to coś? No coś pomogło, fajnie, został mi tylko helikopter. O to chodziło. Teraz tylko, no helikoptera się już nie pozbędę. Niestety. To nic, pozostaje nam o, tunel! W tunelu helikopter jest bezradny. A czemu? No bo mnie nie widzi. Poczekam. Raczej w minutę tam dojadę. Dawaj, odlatuj. Gaz. Dobra, jadę już. Już jadę. O, tą drogę już znam. Aj, nie do końca. Dobra, dawaj teraz. Proszę bardzo. Dzięki. I kolejne. Polowanie. Fordzik GT. Pięknie. A tamte debile mnie gonią. No bo z nimi jest taka akcja, że po prostu wjeżdża sobie do garażu i spadać w frajerze, nie? Ciao, wu. To jest ten, co się chyba z Chainsaw Liza daje. To chyba nie będzie zadowolony. I ona chyba też nie, bo ona coś tam z nim kmini.
No ale trudno. Zlecenie to zlecenie. Czasem bo kompletnie zapominam, że jestem policjantem i aż mi się podoba taka rola normalnego, że ja naprawdę im kradnę te samochody, bo żeby z nimi być. Watch it. The ride's no good if you wreck it. Ja cię kręcę. Oj, dawaj, ruszaj, proszę cię, no. Dobra. No nie, nie potrafię się utrzymać na pasie. Jedziemy tędy. No i żeby to nie było daleko, bo po prostu masakra. Ale nie, największą frajdę miałem tą korwetę, bo to taka prędkość. O, i już załatwiona sprawa. Mam ich zgubić? Jednak? Ja ich rozwalę prędzej niż ich zgubię. Tak mi się zdaje. Aj. Nie fajnie, bo kurczę, muszę ich rozwalić chyba, bo ja ich tak nie zgubię, tak sobie. Aj. O, jednak? Tu będzie ciężko, no cholera. Hehe. No nie, gdzie ja jadę? A to się chrzań. Jak mam uciekać, to chociaż w dobrym kierunku. A nie w jakimś w ogóle przeciwnym, nie wiadomo gdzie. Ale nie obijaj się, jak nie ma potrzeby. Ostatni już? Super! That's what I'm talking about. That's how we get things done. Our South American friends will be very pleased. We're in. This is the lead we've been waiting for. G-Mac's team is obviously involved in international smuggling and probably was involved with stealing the shipment from Port Crescent. Now, we need to find that shipment. Stay focused and we can bring this whole operation down. Man's gotta take care of his friends. Pick one. It's yours. Listen to me. Stay on target or you're gonna get hurt. O, mamy nowe autko też. Hu, Shelby. Aston Martin. Czemu to ma lepsze prowadzenie? No ale dobra. Porsche. Lamborghini. Z tego co słyszałem, to wy mi chyba tam polecaliście właśnie to Lamborghini. Myślałem, że to będzie Murcielago, ale... Ma najmniejszą prędkość. Porsche ma za to wszystkiego więcej. Porsche. Bo ma dobre prowadzenie tutaj. Takie w miarę stabilne auto mi się wydaje. Dawaj go. GT2-eczka. No to dość kozackie autko. Tylko teraz sprawdźmy, czy niestuningowane daje radę z moim Camaro. Samochody. Garaż.
Tutaj mamy dość mocne przyspieszenie. Z którym chyba moje Porsche nie ma szans, tak mi się wydaje. Oczywiście. W prędkości maksymalnej jest lepsze, minimalnie, ale jednak. Prowadzenie kompletnie, ale no cóż. Zostajemy w takim wypadku przy Camaro. Jeszcze ryzyko patrolu mi z niego spadło bardzo fajnie. Więc zostajemy póki co przy nim. Tak. A tamto Porsche będzie sobie czekać, ewentualnie na wypadek, gdybym już tu nie dawał rady, wtedy polepszymy sobie Porsche i będziemy śmigać. Tak jest. No, więc to było na tyle w tym odcinku. Daję do usłyszenia i na razie.